Morderca. Niemniej jednak cielesne usposobienie przejawia natychmiast otwartą wrogość wobec tej prawdy, która dostarcza wierzącemu sercu tak wiele radości. Tak też było właśnie z Kainem. Czytamy o tym w wersecie 5. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. To, co napełniło Abla głębokim pokojem, doprowadziło Kaina do wściekłości. Tak samo dzisiaj. Nic tak nie doprowadza do wściekłości ludzi niewierzących, jak twierdzenie wierzących, że są raz na zawsze zbawieni, niezależnie od swoich własnych uczynków, a na podstawie jedynie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Kain podeptał w swojej niewierze jedyną drogę, którą grzesznik może dojść do Boga. Wzbraniał się ofiarować krwi, bez której o odpuszczeniu nie może być nawet mowy, gdy w naturalnej konsekwencji swojego postępowania nie został przyjęty przez Boga w swoich grzechach, w przeciwieństwie do Abla utożsamionego ze złożoną przez niego ofiarą, Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Jakże miałoby być inaczej? Bóg nie mógł przyjąć Kaina z jego grzechami, a Kain uparcie nie chciał przynieść krwi, która jako jedyna była w stanie dokonać niezbędnego przebłagania. Dlatego Kain został odrzucony i w dalszym postępowaniu wydał owoce jego zepsutej, fałszywej religii uczynków. To jest właśnie religia uczynków, religia Kaina. Uważanie, że zbawienie można utracić, albo uważanie, że zbawienie można zarobić. Kain prześladował i zamordował prawdziwego świadka Bożego, przyjętego, usprawiedliwionego przez Boga Abla, męża wiary Abla. W tym morderczym czynie Kain przedstawia się jako prototyp wszystkich członków każdej fałszywej religii na przestrzeni wieków. Nie przypadkiem o Wielkiej Przetecznicy jest powiedziane w Objawieniu 17, że w niej znaleziono krew wszystkich pomordowanych na ziemi, bo każde morderstwo prędzej czy później ma swoje korzenie w religii. W każdej epoce, na każdym miejscu i o każdej porze byli ludzie skłonni do tego rodzaju okrutnych czynów, najczęściej właśnie z religijnych przyczyn i pobudek. Teraz, gdy mamy inwazję rosyjską na Ukrainie, ich przełożony religijny powiedział, że i każdy, kto zostanie zabity w czasie mordowania Ukraińców, każdy, kto zginie w trakcie inwazji na Ukrainę, dostanie wieczne odpuszczenie grzechów. Cóż za fałszywa nauka. I oni faktycznie myślą, że każdy, kto zabije Ukraińca w tej wojnie, czyni wolę Bożą. Jakież to jest okropne zepsucie. Taki jest sposób działania Kaina. Myślenie, że można sobie zarobić na zbawienie. I taki jest właśnie sposób Kaina. Mieszanie elementów łaski z własnymi czynami. I taki jest właśnie sposób Kaina. Doskonałe, bezwarunkowe usprawiedliwienie jedynie z wiary czyni Boga wszystkim, człowieka zaś niczym. Czytamy o tym przecież w liście do Rzymian, 3 rozdział 21 do 27 wersetu. Takiej oceny człowiek nie lubi. Nie chce nawet słyszeć o czymś podobnym. Powoduje to zasępienie się jego oblicza i wywołuje gniew, przy czym człowiek nie jest w stanie podać żadnego usprawiedliwienia swojego gniewu, gdyż nie ma do niego żadnych powodów. Zauważyliśmy już, że Bóg, decydując o przyjęciu lub odrzuceniu danego człowieka, nie kieruje się w żadnym wypadku kaprysem, lecz zwraca uwagę wyłącznie na podstawę, na grunt, na którym człowiek ten przed nim staje. Gdyby przyjęcie Abla przez Boga opierało się na czymśkolwiek innym, na czymśkolwiek w nim samym, to można byłoby mówić o jakiejś słuszności gniewu Kaina, ponieważ Abel został przyjęty wyłącznie na podstawie swojej ofiary i Bóg przyznał się nie do niego, lecz do jego darów, to możemy z całą pewnością stwierdzić, że gniew Kaina pozbawiony był jakiejkolwiek usprawiedliwionej podstawy. Uwypuklają to słowa samego Pana Jezusa. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?
Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Mojżeszowa 4, od 6 do 7. Czynienie dobrego odnosi się tutaj do ofiary. Abel uczynił słusznie i dobrze, stając za przyjemną Bogu ofiarą. Kain również mógł złożyć taką ofiarę. Droga stała przed nim otworem. On jednak ewidentnie tego nie chciał. Postąpił źle i całe jego późniejsze postępowanie było jedynie naturalną konsekwencją tego fałszywego pojmowania służby i oddawania czci Bogu. Potem rzekł Kain do brata swego Abla: wyjdźmy na pole. A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zamordował go. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 8 werset. Od tego czasu ród Kaina prześladował i zabijał ród Abla. Zarówno człowiek ze swoją własną religią, jak i prawdziwa wiara z właściwą jej służbą i oddawaniem czci Bogu nie zmieniły się nic a nic na przestrzeni wieku. Są skrajnie różne, nie da się ich ze sobą pogodzić ani wymieszać. I dlatego w przypadku konfrontacji walczą ze sobą. A jeśli ktoś próbuje zmieszać ze sobą choć trochę kainowego pojmowania religii z odrobiną łaski, to też jest zajadłym wrogiem rodu Abla, który opiera się tylko i wyłącznie na wierze, że Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie grzechy wierzących sobie ludzi i że zbawienie jest nieutracalne. To jest właśnie takim źródłem morderczych myśli u przeciwników religijnych prawdy Bożej.